Zobaczę, może uda mi się jakoś wyrobić. Zadzwoń do mojego agenta. Zobaczę, może uda mi się jakoś wyrobić. Zadzwoń do mojego agenta. Bohaterem jest owad, powiedzmy sobie. Nie wiem, jak go nazwać. No straszny gość. No, bufon, zadufany w sobie facet, który czaruje wszystkich naokoło. Po prostu cały ja. No co to państwo zobaczą, to sobie to będą widzieli wszystko. Więc inni od lat. On tam gdzieś już pod koniec, jak jest to wow, 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 on czuje, że kobiety po prostu mdlają. Tak, jasne. Of course. Oczywiście, tak. Dobra, państwo, dajmy to. Jeszcze raz. Znaczy oczywiście, jak się ma praktykę muzyczną, jak się umie słuchać innych, czyli tego, co jest w obrazku, jak się ma refleks tak zwany muzyczny, myślę, czy też wrodzony, czy też wyrobiony, ja nie wiem, jaki mam, ale mam po tylu latach pracy, to ta zabawa jest może o tyle niełatwiejsza, o ile i trudniejsza, dlatego że człowiek więcej od siebie wymaga. Bardzo ważna przy okazji tej pracy jest przede wszystkim ekipa, z którą się to robi, czyli ludzie, którzy muszą o te setne, prawda, sekundy przesuwać każdy dźwięk, który jest nagrany. Jak się ekipa zgra, to idzie w godziny, a nie w tygodnie. U Marycha, Krycha, Ogocha. Tak? Tak, minimalnie. Pamiętam pierwszy film, do którego przystartowałem, to była czołówka Pszczółki Maj, ale to nie był dubbing, to była tylko piosenka. Widocznie jestem w rodzinie owadów, no. Jak zacząłem od tej pszczoły, to no ten Rudolf Czerwononosy, to renifer był, więc troszeczkę odbiegłem, za co serdecznie przepraszam miłośników owadów. Nic, maleńka, choć oprowadzę cię po mojej limuzynie. Aha. Oprowadzę cię po mojej limuzynie, no to znaczy, że ma dużą, nie? Przy każdej, jakbym, roli człowiek się skupia, trzeba zapamiętać tylko charakter postaci, jak mu się ma udawać i postarać się utrzymać pomimo zmęczenia i pomimo ciągłych uwag z reżyserki, co mnie strasznie wytrąca z równowagi. Nie tylko mnie, ale każdego aktora. Bardzo pięknie. Możemy nagrać drugą wersję? Oczywiście, człowiek jest w takim napięciu, że po takim 4 godzinach w studio się wychodzi wypompowanym, jakby to trwało co najmniej 8 godzin, a może i więcej. Przeżyć ten miło. Pszczółkę Maję zaśpiewaj! To miło. No nie, błagam, co się dzieje? No więc jak państwo widzą, nazywam się Zbigniew Wodecki. Zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu Disco Robaczki.